wszystko. Jest. Folkiem. W sobotę o 19 i z niedzieli na poniedziałek w nocy o północy. 3x3 w MP3. Czyli z dyktafonem wśród swoich. To była nasza ciężka, żmudna walka. Proszę sobie we własnych sumieniach i serduszkach rozważyć, co jest folkiem, a co nie jest i gdzie jest granica, gdzie tkwi błąd i dlaczego w ogóle to się tu znalazło. A propos walki, kto nie był, ten trąba, bo nasi słuchacze wiedzieli, że turniej na styku kultur w Dzikowcu będzie. Kto mógł, przyjechał, a kto nie mógł i nie przyjechał, to sobie posłucha teraz, jak przyjechali do Dzikowca Mongołowie, o czym mówili i jak śpiewali gardłowo. Dobry wieczór Państwu. Prawdopodobnie najlepsze folkowe radio w całej Puszczy Sandomierskiej. Wszystko jest folkiem. Słuchacie tego, co my słuchamy tego, co wy lubicie. Jarko Mazur, wasz lotny korespondent, nadaje z samego serca Puszczy. Wasze ulubione radio, przypominam, wszystko jest folkiem. Audycja, jak zwykle, jest lokowana, zawiera produkt lokowany. Kim wy jesteście? Spotkałem tutaj dziwnych ludzi. Zadaję tradycyjne pytanie. Przypominacie sobie Państwo, ostatnio spotkałem prawdziwą kozaczkę. Kiedyś spotkaliśmy żywych jeszcze łemków, chociaż ledwo żyli. A teraz kogo my spotykamy, że Państwo tego nie widzą? Przedstawcie się. Witam, Piotr Bieńkowski z Stowarzyszenia Alta Nordani Rules. Emilia Bardon z tegoż. Piotr Bieńkowski jest facetem, który czasami lajkuje wpisy na moim fejsie. Pozdrawiam. powiedzcie mi, dobrzy ludzie, cóż zechciało się Wam rekonstruować? Bo od razu widzę, że nie jesteście prawdziwkami. Przede wszystkim to, czym się zajmujemy, jest to rekonstrukcja historyczna, czyli skupiamy się głównie na rekonstrukcji kultury materialnej ludów koczowniczych z XIII wieku. Staramy się także w drobny sposób rekonstruować także i zachowania oraz kulturę, skupiając się na różnych aspektach życia, między innymi na muzyce, na takim savoir vivre. Dwa pytania. Jakie to były ludy? Bo mówisz o ludach koczowniczych z XIII wieku, a my nic o tym nie wiemy. Chociaż sami niejednokrotnie koczujemy. Jakie to są ludy i jakie miały savoir vivre? Staramy się przybliżyć ludziom, jak naprawdę mogły wyglądać ludy tatarskie najeżdżające na ziemię polskie. Odwołujemy się właśnie do tej tradycji koczowniczej. Tłumaczymy ludziom, staramy się wyjaśnić może w ten sposób i różnicę między tym, co oglądamy w telewizji, co przedstawia tak jakby hollywoodzki wizerunek koczownika czy tatara, a odwołujemy się do źródeł historycznych, do źródeł archeologicznych. Pokazujemy, jak naprawdę mógł wyglądać taki tatar, mongoł. Staramy się zmienić ten punkt widzenia, że to najechali nas ci Mongołowie właściwi. Natomiast przekonujemy ludzi, że to jednak były ludy tatarskie pod władzą Mongołów. Wprowadzamy w życie to, co moglibyśmy przeczytać w książce. To jest o wiele bardziej przyswajalne i milsze dla oka. Znaczy, czy według, kierując się powszechnym mniemaniem, jestem kompletnym dyletantem? Też palicie, rabujecie i, nie bójmy się tego słowa, gwałcicie? Absolutnie nie. Zapraszamy do naszej jurty. Nie. W tych jurtach, no to co właśnie wy? Nie płynie w nas prawdziwa krew, ani tatarska, ani turecka. Jak wspomniałem, skupiamy się tylko i wyłącznie na wytworach kultury materialnej. Opowiadamy o nich, prezentujemy uzbrojenie, także stroje. Natomiast mamy zapisy historyczne traktujące o kulturze koczowniczej z ówczesnego czasu, czyli tak zwanej jasie. Był to spis praw spisanych za Chingis-Hana przez jego prawdopodobnie kuzyna, mówiący o zachowaniach w jurcie, o prawie powszechnym. Dotyczyło to wszystkich koczowników, zarówno tureckich, jak i mongolskich. Było to spisane po tak zwanym zjednoczeniu plemion i podboju Chin, czyli obejmowało wszystkie ludy, którymi władał Chingis Khan. Regulowało to wszystkie zachowania, prawa i było respektowane. Jeśli nie było respektowane, takiego nisponia skracano głowę. Czego sobie Państwu życzymy? Mamy tutaj rdzenną, korzenną lasowiaczkę z certyfikatem lasowiackości. Prawdopodobnie została wzięta w jaser przez... Dobrze mówię, jaser? Bierzecie w jaser? Naprawdę. Tak, oni biorą również w jaser. Została wzięta w jaser przez koczownicze wschodnie ludy. Emilka, jak się to stało? Stało się to przez znajomość z Piotrem. Piotr pokazał mi, na czym polega rekonstrukcja. Mi jako historykowi w tym momencie... Co masz na myśli, mówiąc rekonstrukcja? Rekonstrukcja polega przede wszystkim na tym, że nie jest to, tak jak Piotr wspomniał, obszywanie się na hollywoodzkiego tatara, tylko my te stroje rekonstruujemy na podstawie wykopalisk, na podstawie źródeł, które mamy dostępne, opracowań historycznych, ikonografii i tak dalej. Ile to kosztuje, żeby wyglądać jak prawdziwa koczowniczka? To jest bardzo drogie hobby. Zależy jeszcze na jakie
jako warstwę społeczną się obszywamy. Ja w tym momencie miałam dostępną tylko opcję arystokratki, ponieważ jeżeli chodzi o połowców i czarnych kobuków, jedyne źródła, jakie się zachowały, to były pochówki arystokratyczne. Plus oczywiście stele, które się znajdowały nad tymi grobami. Ponieważ nie mamy źródeł dotyczących biedoty, nie mogłam się obszywać na niższą warstwę. W przypadku uzbrojenia to idzie w tysiącach, ja myślę, że mogłabym się zamknąć spokojnie w dwóch. Jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia. W takim razie życzymy Emilii udanej i owocnej rekonstrukcji. Tak mi przyszło teraz do głowy, czy wy macie jakieś imiona, którymi się w trakcie rekonstrukcji posługujecie? Tak, mamy. Każdy coś znaczy. Piotr przez jakiś czas studiował mongolistykę, ma jakieś podstawy tego języka. Moje imię to jest... Chciałam zrobić coś, brzmiało podobnie do mojego imienia, więc wzięłam Milan, co oznacza pomór bydła. Początkowo zaskoczony przystaję na tą wersję imienia. Twoje imię to? Czegaptur w staromongolskim znaczy płowy, a płowy wzięło się stąd, że Rusini nazywali prawdopodobnie połowców właśnie przez płowość ich włosów. I skoro jesteśmy rozgłośnią muzyczną, nie bez kozary będzie wspomnieć, że widzę tutaj, szkoda, że państwo tego nie widzą, instrument muzyczny. Ma on tylko dwie struny. Ja sam gram na trzystrunowym i tak uważam, że to jest o jedna za dużo. Nie masz poczucia, że dwie to jest pełnia? Zgadzam się w 100%. To jest wystarczająca ilość do grania. Można zagrać praktycznie wszystko, co się chce. Już o kwestia chcenia, jak bardzo się chce. Jak nazywa się ten instrument? Jest to morinhur, akurat w tym wydaniu i to instrument mongolski. Można dosłownie przetłumaczyć jego nazwę na końskie skrzypce. Jest to instrument współczesny. Jak widzisz, bardzo podobny do wiolonczeli. Budowa pudła rezonansowego przypomina współczesne instrumenty orkiestrowe. Natomiast tradycja tego instrumentu i historia jest o wiele dłuższa. Najdalsze źródła pisane sięgają XII-XIII wieku, wtedy pierwszy raz miał o nazwie morinhur. Natomiast zabytki tego instrumentu przedstawienia sięgają XVII wieku, akurat w tej formie. Membrana oczywiście naturalnie powinna być skórzana, ja natomiast już mam oczywiście współczesny instrument, który ma drewno. Sama budowa instrumentu, czyli końska głowa, kołki, mostek oraz włosie końskie zamiast strun, odwołuje się do tego pierwotnego wyglądu tego instrumentu. Zdjęcie instrumentu oraz porwane wiaser Słowianki znajdą państwo jak zwykle na naszym fanpage'u. Facebook, wszystko jest folkiem. Jarek Mazur, wszystko jest folkiem. Prawdopodobnie najlepsze folkowe radio w Puszczy Sandomierskiej. Usłyszymy. Wszystko.